Poniedziałek, 13 dzień listopada. Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Dziś inauguracyjne posiedzenie Sejmu. Posłowie złożyli ślubowanie. Prezydent Andrzej Duda w trakcie swojego przemówienia otrzymał dość chłodne przyjęcie od opozycji. Jego wypowiedzi spotkały się kilka razy z buczącą salą, ale emocji było więcej. Magda Sincewicz rozmawiała z parlamentarzystami z naszego regionu. Tymi, którzy wrócili do ław sejmowych, ale i tymi, którzy są tam po raz pierwszy. Poseł Borys Budka. To dzisiaj dzień dla mnie osobistego wzruszenia, ale też ogromna odpowiedzialność. To dzisiaj 460 osób przyjechało, żeby złożyć ślubowanie poselskie. Odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy, wysłuchaliśmy przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować, powiedział w Sejmie prezydent. To, co się dzisiaj dzieje w Sejmie, to jest absolutnie epokowe wydarzenie. Szymon Hołownia, człowiek, który postanowił zmienić swoje życie i wejść do polityki, został właśnie drugą osobą w państwie. Został drugą osobą w państwie większością 265 głosów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To pokazuje, że idzie nowe, to pokazuje odmianę. W pierwszych swoich słowach zapowiedział odbarierkowanie Sejmu i przywrócenie Sejmowi instytucji publicznej debaty, otwartej dla Polek i Polaków. Jestem absolutnie dumny z jego sukcesu i naprawdę czuję potęgę tego dzisiejszego dnia. Dnia, w którym z sejmowej mównicy padło wiele ważnych słów, jak choćby tych wypowiadanych przez żegnającego się ze stanowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczących stworzenia dekalogu polskich spraw, który będzie podstawą zbudowania rządu ponad podziałami. Mateusz Morawiecki, który mówi o działaniu ponad podziałami, to czysta hipokryzja. To są lata niszczenia demokracji, praworządności. To jest wyrok tak zwanego Trybunału, który ograniczył bezpieczeństwo i prawo kobiet do życia i do przeżycia. Ponad podziałami tworzymy rząd demokratycznej opozycji. Kiedyś, teraz rząd, który będzie tworzył bezpieczne, praworządne, demokratyczne państwo. Ponad podziałami. Sejm 10. kadencji został wybrany 15 października. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło 5 komitetów wyborczych. Wśród 460 posłów 117 debiutuje w ławach sejmowych, a 27 wróciło do nich po przerwie. Osiemnastoletni mężczyzna, który miał śmiertelnie ranić nożem 34-latka na moście na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 listopada, tuż obok budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Paweł Jędrusik. Dziś na moście palą się znicze. Ofiara to 34-letni mężczyzna, kibic Górnika Zabrze. Policja i prokuratura zapewniają jednak, że zabójstwo nie miało żadnego związku z porachunkami pseudokibiców. Wszystko wskazuje, że tam spotkali się dwaj mężczyźni na zasadzie przypadkowości. Doszło do, między innymi do jakiejś niepotrzebnej sprzeczki, jakiejś szarpaniny. No i błysnął nóż i jeden z tych uczestników bójki upadł na ziemię. Okazało się, że rana była śmiertelna, 34-latek mieszkaniec Gliwic zmarł mimo prób reanimacji przez ratowników. Podejrzanym o zabójstwo jest 18-latek z Gliwic, który usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. My w chwili obecnej nie ujawniamy treści wyjaśnień samego podejrzanego, natomiast został on zatrzymany na miejscu zdarzenia. Przyznał się do tego, że uczestniczył w tym zdarzeniu. 18-latek, który zadał śmiertelny cios, w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Działające od ponad 20 lat przytulisko dla zwierząt Przystań Ocalenie z Ćwiklic koło Pszczyny apeluje o pomoc po pożarze, który w nocy z piątku na sobotę spowodował zniszczenie pożywienia dla zwierząt. Potrzebne jest przede wszystkim siano, ale także słoma. Ktoś w nocy podpalił jedzenie dla zwierząt. Kamery zarejestrowały mężczyznę, który kręcił się po tym terenie. Fatima Orlińska. Dziś jeszcze nie można mówić o jednoznacznej przyczynie powstania rozległego pożaru.
Prowadzący przystań po wielogodzinnych analizach nagrania z monitoringu są przekonani, że nie doszło do samozapłonu. Są też pewne wnioski, jednak dziś trzeba czekać na ustalenia biegłych i policji. Samo miejsce pożaru, gdzie składowane było siano dla ponad 500 podopiecznych, dogaszane było przez ponad 12 godzin. Niestety takie pożary mają swoją specyfikę taką, że żmudny jest proces dogaszania tego pogorzeliska, przelewania tych materiałów, które były w zniszczeniu. Na szczęście nie ucierpiały zwierzęta. Tak? Możemy mówić tylko o stratach materialnych w postaci spalonych balotów ze słomą i siana. To jest ponad 200 balotów słomy i ponad 100 balotów siana. Były tam składowane w takim polu właśnie o wymiarach 20 na 15 metrów. Udało się zapobiec rozprzestrzeniu się ognia na sąsiednie też te pola składowe, na budynek, który był obok sąsiedni, także też inne mienie nie uległo zniszczeniu. Informacja o pożarze i poniesionych stratach bardzo szybko obiegła media społecznościowe, stąd równie szybko uruchomiona została lawina pomocy. Darczyńcy przywożą siano, inni angażują się w porządkowanie terenu, jednak wciąż dochodzą kolejne straty. Łącznie wstępnie oszacowano je na blisko 80 tysięcy złotych. W sieci fundacja uruchomiła zrzutkę. Podstawowym problemem pozostaje utylizacja materiału, który pozostał z paleniska, więc nie wiemy, ile będzie kosztowała utylizacja tego materiału. No oczywiście musimy zakupić palety, musimy zakupić specjalną flizelinę, którą ta słoma i siano były zabezpieczone przed deszczem, no i oczywiście samą słomę i siano. Zniszczeniu uległo około 600 sztuk balotów, no co jest znaczące dla naszych podopiecznych, tym bardziej, że zapasy słomy, no miały nam wystarczyć gdzieś do przełomu stycznia, lutego. Materiały, które spłonęły, słoma i siano, jeszcze nie były przez nas zapłacone, a już musimy kupić następne, więc to jakby potęguje problem, tym bardziej, że prowadzimy działalność jakby całkowicie niezarobkową, działamy jako organizacja non-profit, utrzymujemy się tylko i wyłącznie z wolnych datków. Jak przekazała dziś pszczyńska policja, wciąż trwa ustalanie okoliczności powstania ognia. Przedstawiciel fundacji poinformował nas, że w poniedziałek przekazał policji nagranie z kamery monitoringu umieszczonej na jednym z budynków. W pożarze nikt nie ucierpiał. Nie było także konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludzi czy zwierząt. Pszczyńscy policjanci zabezpieczali teren akcji oraz przeprowadzili intensywne ustalenia. Mundurowi z udziałem biegłego, który wydał opinię w tej sprawie, przeprowadzili oględziny pogorzeliska. Po uzyskaniu przedmiotowej opinii będzie można określić przyczynę pożaru. Cały czas w tej sprawie wykonywane są czynności. Wolontariusze fundacji apelują o każdą pomoc, nie tylko finansową. Potrzebne są również każde ręce do pracy i specjalistyczny ciężki sprzęt, który pomoże w wywozie i utylizacji pozostałości po pożarze. Bo choć dom dla kilkuset zwierząt nie zarabia na swojej działalności, musi opłacać bieżące wydatki. Miało być ładnie i świątecznie, a powstał konflikt. W Gliwicach wkrótce ma zostać otwarty ogród świateł. Problem w tym, że postanowiono zlokalizować go na terenie Parku Chrobrego, miejscu, które wiele osób wybiera na spacery. I to nie wszystkim się podoba. Paweł Jędrusik. Ogród świateł w Parku Chrobrego w Gliwicach wkrótce ma zostać otwarty. Dziś można tu zobaczyć czarne ogrodzenie, które zajmuje dużą część parku i tym samym uniemożliwia swobodne spacery mieszkańcom. I ma tak być do końca marca. Bardzo nam się to nie podoba, to jest teren publiczny. Bardzo często przychodzę tutaj z psem na spacery. Tu są zwierzęta, wiewiórki, ptaki, roka przestań, więc... Uważam, że to jest po prostu skandaliczne, one nie mają się gdzie podziać, a my też się nie mamy gdzie podziać. Ja sądzę, że też pójdę za tym, co mówią inni, że to nie za bardzo jest mądry pomysł, bo to jednak jest na dłuższy czas zabrany teren. Przeszkadza w spacerach? No, trochę tak. Trochę tak, no bo jednak to się przeszło przez cały park, a teraz obrzeżami tylko. A takich osób jest więcej, bo od kilku dni w internecie krąży petycja, pod którą tylko do poniedziałku podpisało się ponad 2000 osób. Wśród udostępniających ankietę i zachęcających do jej podpisania jest Franciszek Krawczyk z Gliwic. Zwraca uwagę na ekologię. Zanieczyszczenie świateł jest niekorzystne dla przyrody, choćby dla ptaków, które mieszkają na terenie parku, dla zwierząt leśnych, które też korzystają, de facto są takimi samymi użytkownikami parku jak ludzie. Ponadto aspekt ekologiczny. Domyślam się, że taka wystawa wymaga pewnej ilości energii. Dziś Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach tłumaczy, że ograniczenia są tylko czasowe, a pod petycją podpisuje się dużo osób, które nawet nie mieszkają w Gliwicach. Do tego MZUK twierdzi, że chciał zapewnić mieszkańcom wyjątkową atrakcję, między innymi w okresie świątecznym.
W wielu miastach i w Polsce i w Europie takie ogrody świateł są organizowane i są organizowane również w parkach i to w parkach krajobrazowych i tam się nic złego z tą przyrodą nie dzieje, ona jak gdyby żyje sobie naturalnym swoim trybem i nie utrudniamy im, że tak powiem, egzystencji. Poza tym wchodzimy w okres spoczynku zarówno wegetacyjnego i flory i fauny. Mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się lokalizacji ogrodu, zwracają też uwagę, że park jest komercyjnym przedsięwzięciem. Autem na piąte piętro. Dzisiaj w Katowicach uruchomiono nowy piętrowy parking, ale nie taki zwykły, tylko z windą. Niektórzy mieli problem z wjazdem, a część przyjechała specjalnie, żeby wypróbować maszyny parkingowe. Tak też my zrobiliśmy. Łukasz Kądziołka. Wjeżdżasz, bierzesz bilecik i samochód sam jedzie do góry. Dzisiaj w Katowicach około pół roku po zakończeniu budowy uruchomione zostały maszyny parkingowe. Na Tylnej Mariackiej mogło zaparkować przed inwestycją około 40 samochodów, a teraz 240. Winda nie dla wszystkich jest nowością. Pan Piotr się nie stresował i wjechał zdecydowanie. Szczerze mówiąc nie, dlatego że mówię, bardzo dużo jeżdżę i na podobnych parkingach parkowałem za granicą już. Natomiast no, nie spodziewałem się takiej nowości tutaj u nas i w Katowicach. Nie wszystkim udało się stanąć na platformie za pierwszym razem. Ciężko się tu wykręcić, bo jest trochę ciasno, przodem było ciężko. Nie, bardziej nie, raczej ciekawość. Z ciekawości niektórzy dzisiaj wybrali właśnie ten parking. Dobry, bardzo dobry pomysł. Małe miejsce zajmuje, nie? Także mnie to podoba. Specjalnie wjechał, żeby spróbować. Choć parkowanie nie powinno być problematyczne, to cały czas na miejscu są pracownicy firmy, która na zlecenie miasta wybudowała maszyny. Pomagają też znaki, te zwykłe i te świetlne. Po zaparkowaniu należy na wyświetlaczu obok wpisać numer rejestracyjny pojazdu, zatwierdzić i czekać, aż maszyna się obróci. Jeśli jeszcze nie dojechaliśmy do odpowiedniej pozycji na tej platformie, będziemy widzieć poruszające się czerwone strzałki migające. Jeśli dojedziemy jeszcze tę odrobinę do przodu, na ekranie wyświetli się zielony komunikat OK. Wtedy wiemy, że samochód został zaparkowany w sposób prawidłowy, mieści się w obrysie tej platformy i możemy wysiąść. Parking jest przystosowany do aut o określonych wymiarach. Samochód musi być wysoki i szeroki na maksymalnie 2 metry oraz mieć długość do 5 metrów. Nie zaparkują tu pojazdy o masie przekraczającej 2,5 tony. Na razie postój jest bezpłatny, dlatego przy wyjeździe należy tylko zeskanować kod kreskowy i samochód zjeżdża z góry do kierowcy. Jednak za kilkanaście dni trzeba będzie przed tym postój opłacić. Dla mieszkańców będzie taniej, 6 zł za godzinę, a inni kierowcy zapłacą 2 razy więcej, 12 zł za godzinę. Dla przyjezdnych, oczywiście nieposiadających katowickiej karty mieszkańca, ta stawka jest wyższa, bo w dalszym ciągu ta polityka parkingowa, którą będziemy wdrażać od 1 grudnia, raczej idzie w stronę tego, aby dodatkowych kierowców do centrum i do śródmieścia nie zapraszać. Od 1 grudnia strefa płatnego parkowania w Katowicach będzie dużo szersza, a stawki pójdą w górę. W ścisłym centrum będzie to 6 zł za godzinę postoju, zamiast obecnych 3 zł. Od tego dnia parkowanie w maszynach na Tylnej Mariackiej zacznie być płatne. Na razie niektórzy zostawiają tu samochody na długo, ale może się to skończyć. Tak było w strefie kultury, gdzie po wprowadzeniu opłat na parkingu nie ma problemów ze znalezieniem wolnego miejsca. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.